Schronisko w Korabiewicach to taki największy koszmar dla zwierząt w Polsce, gdzie one umierały przez kilkanaście lat w cierpieniach, bez pomocy weterynaryjnej. Umierały zagłodzone, zagryzały się nawzajem, a wszystko to się działo za przyzwoleniem właśnie oskarżonej i dzisiaj prawomocnie skazanej Magdaleny Esz, która przymykała na to oko i działała celowo i z premedytacją. Takie jest zdanie Pogotowia dla Zwierząt, które od 2008 roku podjęło starania, żeby jak najwięcej tych psów uratować z tego miejsca. Zaskarżony wyrok w części dotyczącej oskarżonej Magdaleny zmienia w ten sposób, że ustala, iż oskarżona Magdalena w czasie popełnienia przypisanego jej czynu miała w stopniu znacznym ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem, a co za tym idzie, kwalifikację prawną czynu jej przypisanego uzupełniał dyspozycję artykułu 31 paragraf 2 kodeksu karnego. Orzekał wobec oskarżonego Waldemara karę łączną grzywny w wysokości 100 stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę dzienną za równą kwocie 30 zł. W pozostałych częściach zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy. Możemy dzisiaj z całą stanowczością powiedzieć, że w Korabiewicach zginęło kilka tysięcy zwierząt w niewyjaśnionych okolicznościach. I właśnie główna oskarżona Magdalena Esz przede wszystkim utrudniała adopcję tych zwierząt. Ludzi, którzy przyjeżdżali i chcieli uratować te zwierzęta z tego piekła na ziemi, odprawiała z kwitkiem. Wyzywała ich od najgorszych, jednocześnie pozwalając, żeby zwierzęta się tam zagryzały na miejscu. Widoki były koszmarne. Wiele z tych ujęć, które my nagraliśmy kamerą, wiele zdjęć tak naprawdę nie można pokazać w mediach. To, że ktoś dostał rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata za cierpienie tych setek tysięcy zwierząt, to jest nic. Sąd rejonowy w Żyrardowie uznał oskarżoną Magdalenę za winną popełnienia przestępstwa polegającego na znęcaniu się nad zwierzętami poprzez brak zapewnienia im właściwych warunków bytowania, dostępu do wody, schronienia przed warunkami atmosferycznymi, przez właściwą brak organizacji przyjmowania zwierząt, brak kontroli nad tymi zwierzętami w trakcie ich pobytu w schronisku i wymierzył oskarżonej karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres 2 lat tytułem próby. Jednocześnie orzekł wobec oskarżonej środki karne w postaci nawiązki w wysokości 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt oraz zakaz prowadzenia działalności, której celem jest opieka nad zwierzętami na okres 3 lat. Ten materiał dowodowy, jaki został zgromadzony w sprawie, to były nie tylko zeznania świadków, a więc nie tylko materiał o charakterze osobowym, ale to były również opinie lekarzy weterynarii co do stanu zwierząt, jakie zostały zabezpieczone czy odebrane ze schroniska. Była to dokumentacja fotograficzna niezwykle bogata, która przedstawiała warunki, w jakich te zwierzęta bytowały. Przedstawiała również w bardzo dramatyczny sposób stan tych zwierząt. Były to zwierzęta schorowane, były to zwierzęta z ranami, zwierzęta w bardzo złej kondycji i fizycznej, i psychicznej, co do których lekarze weterynarii udzielający im pomocy wypowiadali się, że były to zwierzęta w skrajnym stanie zaniedbania. Również ta dokumentacja fotograficzna, która przedstawiała warunki, w jakich zwierzęta bytowały w schronisku, wskazywała, że te podstawowe, minimalne potrzeby zwierząt nie były zapewnione. Brak było nadzoru nad tym, żeby pracownicy zatrudnieni w schronisku właściwie swoje zadania wykonywali. A więc, żeby dbali o to, żeby w miskach dla zwierząt było jedzenie, żeby dbali o to, żeby w poidłach dla zwierząt było picie, żeby dbali o to, żeby zwierzęta nie miały dziur w budach, żeby miały właściwe posłanie, żeby nie grzęzły w błocie, a w zimę, żeby nie musiały iść śniegu. Tego zabrakło, ten stan rzeczy stosownie do zarzutu i tego, co sąd przypisał, trwał od 2004 roku do 2011. Był to bardzo znaczny okres czasu. Wskazuje on na rozmiary tych dramatycznych wydarzeń, jakie w schronisku w Korabiewicach miały miejsce. Jednocześnie ten materiał dowodowy zawiera także dokumentację i opinie na temat szczątków zwierząt, jakie na terenie schroniska zostały znalezione. W wydanych opiniach lekarze weterynarii wskazywali wprost, że zwierzęta te były zagłodzone, były w stanie wycieńczenia i to były przyczyny ich zgonu. Ten stan rzeczy funkcjonował przez bardzo długi okres czasu, co wynika z czynu przypisanego oskarżonym. Sąd, dokonując zmiany w zakresie tego czynu,
jedynie ustalił, zgodnie z opinią biegłych lekarzy psychiatrów, stan zdrowia oskarżonej. I w tym zakresie była to jedyna zmiana. Aczkolwiek w ocenie sądu ta zmiana nie ma żadnego przełożenia, jeżeli chodzi o wymiar kary zastosowany wobec oskarżonej przez sąd rejonowy, jak również nie ma wpływu na prawidłowość ustalonych środków karnych i ich wymiar. Stąd też w tym zakresie sąd nie czynił nic, żadnych zmian. Sąd w Płocku Okręgowy utrzymał dzisiaj wyrok sądu pierwszej instancji, który mówi, że Magdalena Esz nie powinna mieć zwierząt przez najbliższe 3 lata i organizacje, które chronią praw zwierząt, na pewno dopilnują tego, żeby tych zwierząt nie posiadała i nie mogła się dalej nad nimi znęcać. Ten wyrok jest w dolnej granicy, nie tylko wobec niej, ale także wobec Waldemara G., który groził wolontariuszom, którzy próbowali ratować zwierzęta, którzy byli pod schroniskiem, którzy chcieli je uratować, groził pozbawieniem życia. Schronisko w 2012 roku przejął Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Fundacja Viva, która wprowadziła tam porządki. Jest to jedno z lepszych miejsc w Polsce, gdzie są utrzymywane zwierzęta i w końcu udało się wyrwać to schronisko z rąk oprawców i zajęła się tym porządna organizacja. Tam są adoptowane psy, można przyjeżdżać całymi rodzinami, jak najbardziej. Natomiast najgorsze było to, że przez wiele lat, od 2005, 2006, 2007, 2008 roku organy ścigania, czyli Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie i Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie byli nieczuli na zawiadomienia o przestępstwie. I w końcu, kiedy prokurator rejonowy oprzytomniał i jak gdyby wziął do ręki wszystkie akta tych umorzonych spraw i zdecydował się jak gdyby wznowić te postępowania, to proszę sobie wyobrazić, że inspekcja weterynaryjna w Żyrardowie, szczególnie lekarz weterynarii, nie boję się powiedzieć nazwiska, Stanisław Tęsiorowski, który jest teraz zastępcą wojewódzkiego lekarza weterynarii w Warszawie, także awansował, wydawali fałszywe opinie, kłamali, zeznając, że wszystko jest w tym schronisku w porządku, że nie mają nic do zarzucania. To są osoby tak naprawdę. Taki Stanisław Tęsiorowski jest odpowiedzialny tak naprawdę za śmierć tych wszystkich zwierząt. I tego nie boję się powiedzieć, ponieważ ta osoba powinna mieć to schronisko w nadzorze, powinna wszystko sprawdzać. I uważał, że ta kobieta jest kobietą o dobrym sercu. Tak nie było i wiele razy z tą osobą się ścieliśmy pod schroniskiem. Mało tego, ona utrudniała czynności tak naprawdę policji i inspektoratowi wojewódzkiemu kontrolne. Ale to utrudniała w swojej własnej sprawie, ponieważ bała się, że ta kontrola jedna czy druga innej inspekcji może wykazać nieprawidłowości, które właśnie popełnił Stanisław Tęsiorowski. I teraz po tym wyroku my jak gdyby wrócimy do tej sprawy i będziemy starać się zainteresować się prokuraturę działaniami właśnie ówczesnych lekarzy weterynarii z Inspektoratu Powiatowego, którzy tak naprawdę również na równi z tą kobietą, którą dzisiaj sąd skazał, powinni odpowiedzieć za to, za brak nadzoru i za to, że pośrednio dopuścili się do krzywdy tych zwierząt. Dla nas ten wyrok jest satysfakcjonujący, bo ogranicza kontakt ze zwierzętami głównej oskarżonej, czyli Magdalenie Esz. W końcu ją odizoluje od zwierząt, bo przez wiele lat mogła ona prowadzić opiekę nad tymi zwierzętami i robiła to dla nich z krzywdą. A także jest to wyrok satysfakcjonujący dla tych ludzi pokrzywdzonych przestępstwem przez Waldemara G., który był wiele lat hyclem, który zgarniał setki tysięcy, jeśli nie miliony złotych na tych bezdomnych zwierzętach, gdzie tak naprawdę nie wiadomo do końca, my nie wiemy, gdzie one są, gdzie się podziały i sąd również skazał go na karę grzywny za to, że groził tym ludziom, którzy chcieli te zwierzęta